Warszawskie Okęcie. Powitanie delegacji Ludowej Republiki Bułgarii z przywódcą Partii Państwa Bułgarskiego Todorem Żywkowym. Rozpoczyna się czterodniowa oficjalna wizyta. Dyplomatyczny protokół nie przesłania serdeczności i sympatii, jaką zawsze żywiliśmy dla bułgarskich przyjaciół. Po pierwszych rozmowach na wysokim szczeblu chlebem i solą przywitali gości studenci i naukowcy Wyższej Szkoły Rolniczo-Pedagogicznej w Siedlcach. Uczelnia ta otrzymała imię wybitnego działacza międzynarodowego, bułgarskiego rewolucjonisty Georgi Dimitrova. W wytwórni sprzętu komunikacyjnego spotkanie z załogą i rozmowy nie tylko o wielkiej polityce i gospodarce, ale także o codziennym życiu, kłopotach i radościach. Konkretnymi decyzjami owocowały dyskusje plenarne. Możemy bowiem i lepiej handlować, i szerzej współpracować w różnych dziedzinach życia, od przemysłowej kooperacji po naukowe i turystyczne kontakty. Takie właśnie ustalenia przyjęto w dokumentach sumujących tę pracowitą wizytę. Gdyby tak równo ułożyć całą glazurę produkowaną rocznie przez zakłady opoczyńskie, to mielibyśmy jedną wielką łazienkę na 665 hektarach. Niby dużo, ale potrzebna byłaby i druga, żeby zaspokoić nasze ceramiczne apetyty. Załoga więc dwoi się i troi, by zwiększyć produkcję. Remontuje importowane maszyny, dorabia do nich części, ba, zamierza nawet sama je konstruować i budować. No cóż, reforma ma swoje prawa. Nowością jest ręczne malowanie płytek. W kolorze, proszę wierzyć na słowo, wyglądają wspaniale. A pewnie wyglądałyby jeszcze lepiej, gdyby stosami czekały w sklepach na klientów. Technologia zwyczajna. Glina, bryła rzeźby, wypalający piec. Potem już tylko wyjęcie gotowego małego dziełka sztuki. Ale człowiek niezwyczajny. Panu Andrzejowi Rusockiemu z Ciechocinka wojna odebrała wzrok, nie pozbawiła jednak ambicji i talentu. Wbrew wszelkim przeciwnościom rzeźbi więc i tej namiętności poświęca każdą wolną chwilę. Rzeźba jest sztuką rąk i duszy. Dla pana Rusockiego także sztuką wyobraźni. Jej bogactwo przyniosło mu już sporo nagród i wyróżnień na rozmaitych konkursach i wystawach. Oto szczyt marzeń człowieka chorego. Wchodzę ja sobie jak panisko do przychodni, a tam pusto, przestronnie i tylko lekarze czekają cierpliwie na pacjentów. Ale rzeczywistość skrzeczy, zagłuszając echa eksperymentu swobodnego wyboru lekarza. Zastosowano go w 8 przychodniach, licząc, że poprawi się opieka nad chorym w otwartym lecznictwie. Byliśmy w 2 takich placówkach w Łodzi. Pacjenci, a jakże, eskulapów sobie wybrali, specjalne legitymacje dostali i stanęli w takich samych ogonkach, w jakich dotychczas stali. Żaden z wariantów eksperymentu nie przyniósł efektów. To wiedzą i chorzy, i specjaliści z Łódzkiego Instytutu Medycyny Społecznej, którzy pracowicie stawiają diagnozy i horoskopy. Ponoć winien jest eksperymentalny system wynagradzania lekarzy, którzy mają więcej pacjentów niż przewiduje norma. A tymczasem w kolejkach rodzi się nowe, zdrowe hasło. Każdy sam sobie sterem, żeglarzem i lekarzem. Kiedy przed 10 laty przewidywany sukces motoryzacyjno-traktorowy przewrócił nam w głowach, a furmanką do socjalizmu jakoś jechać nie wypadało, zlikwidowano 2 z 3 fabryk konnych wozów. Pozostały tylko zakłady w Ornecie i zamiast 30 tysięcy zwykłych i drabiniastych rocznie, mamy ich teraz 10 razy mniej. Co gorsze, produkcji zwiększyć się nie da, bo konne zaprzęgi priorytetu nie mają, więc brakuje tarcicy, opon, łożysk i farby.
a zapotrzebowanie ogromne, nie tylko wśród rolników. Furmanek szukają także PGR-y i leśnictwa, bo traktorów ciągle mało, są wielokrotnie droższe, a i nie wszędzie da się nimi wjechać. W województwach obowiązuje ścisły rozdzielnik, a w gminnych spółdzielniach zapisy. Producent nie może się opędzić od próśb, monitów i ponagleń. Ostatnio dostał nawet eksportową ofertę z Czechosłowacji. Wozy z Ornyty mają dobrą markę. Firma daje roczną gwarancję, nie określając nawet przebiegu kilometrów i zarzeka się, że na diesla nie pójdzie. Olimpiada ani nieboksierskie święto mistrzów rękawic zmagających się w szlachetnej rywalizacji na pięści. To jedna z wielu tuzinkowych walk. Tu nie ma filozofii ringu, wspaniałej techniki i tanecznej pracy nóg, jak mawiają sportowi sprawozdawcy. Tu jest po prostu młócka. Ktoś kiedyś powiedział, że boks jest ręczną wymianą poglądów w ramach młodego pokolenia. Ale czy ta wymiana musi być aż tak soczysta? Trójka. Lecę do Marka. To jest właśnie Marek Niedźwiecki z programu Trzeciego Polskiego Radia. Z Małgorzata Ostrowska, z zespołu Lombard. Troszeczkę niższa od nas, ale jak zaśpiewa. Pierwsze pytanie zadaje pan Wojtek. Panie Małgosiu, chodzi o to, że Grzegorz Stróżniak od dłuższego czasu dopomina się opłaty za łzy. Czy pani jest w jakiś sposób zamieszana w rozpacz Grzegorza? Ja myślę, że ta piosenka jest stara i my z Grzegorzem jesteśmy tak bardzo zżyci dopiero teraz i nie wiem, do kogo kierował te słowa. Stare długi, tak? Myślę, że tak. 100 list przebojów zaprezentował już na antenie trzeci program Polskiego Radia. Była więc okazja do świętowania w warszawskiej sali kongresowej i to w doborowym towarzystwie. Lombard, Republika, Lady Punk, Urszula, sam kwiat z przybraniem w postaci Wojciecha Mana i Marka Niedźwieckiego. Życzymy następnej setki w jeszcze lepszym gatunku. Że więcej coś znaczysz, to masz rozum, dwie ręce i chęć. Twoje miejsce na ziemi tłumaczy zaliczona matura na pięć. Są tacy, to nie żart, dla których jesteś ważny niż zero. Pierwsze miejsce. Zdecydowanie. Pierwsze miejsce. Autobiografia, perfekt. Powiedziano mi, że na sali jest Zbigniew Hołdys. Wyszku, jeżeli jesteś, czy możemy cię prosić do nas? Kumpel radio zniósł, usłyszałem blues swój shoes i nie mogłem jest w nocy spać. Wiatr od nowy wiał, darowano resztę. Śpiewajcie. Znów się można. Sami to wybraliście. Śpiewajcie.